Witajcie w kolejnym teście razy 5. Dzisiaj na tapecie miejski crossover od Renault, czyli nowy Captur. Model ten pierwotnie zastąpił średnio urodziwego vana o imieniu Modus. Pierwsza generacja Captura z miejsca stała się prawdziwym hitem sprzedażowym. Auto bazujące na czwartej generacji Renault Clio miało stanąć w szranki z takimi konkurentami jak Peugeot 2008, Suzuki SX4, Dacia Duster czy też Nissan Juke i już w pierwszym roku sprzedaży znalazło się na podium w swoim segmencie, zaś w 2015 roku było 14. najchętniej kupowanym modelem ze wszystkich samochodów sprzedawanych na europejskim rynku, zaraz za Opel Astrą. Co roku też sprzedaż Captura nie spadała poniżej 200 tysięcy egzemplarzy, przez co zapewnił sobie bardzo dobrą renomę, głównie wśród płci pięknej. Druga generacja to potężna ewolucja wyglądu, zerwanie z typowo damskim i łagodnym usposobieniem oraz przede wszystkim większe wymiary. Samochód bazuje na piątej generacji Clio i urósł względem wcześniejszego wcielenia o 11 cm na długość i o 3 cm na szerokość. Jednym słowem jest świetnie. Dwukolorowe nadwozie w niezliczonych konfiguracjach kolorystycznych, zgrabna bryła i dobrze dopasowane felgi. Widać tu też elementy typowo designerskie, znane z innych modeli Renault oraz standardowy przód z lampami LED, kończącymi się czymś w rodzaju łezek. Z tyłu również LEDy i prostota tylnej klapy niczym w sceniku. Osobiście uważam to za niesamowicie udane połączenie, a w takiej konfiguracji kolorystycznej samochód zdecydowanie rzuca się w oczy na ulicach. Wnętrze wygląda nowocześnie, zmieniło się diametralnie względem wcześniejszej generacji. Na środku mamy ekran o przekątnej 9,3 cala z nowym systemem AirLink. Obsługa jest intuicyjna i szybsza niż w poprzedniej odsłonie, którą ganiliśmy właśnie za niezbyt dobrą reakcję na nasze polecenia. Zmieniły się również zegary cyfrowe z bardziej aktualnymi grafikami, dostępne w trzech różnych rozmiarach. Standardowe 4,2 cala, rozszerzone 7 cali, które mamy w naszym samochodzie oraz 10,25 cala obejmujące całą przestrzeń przed kierowcą. Zmianie uległa także sama gałka zmiany biegów dla skrzyni EDC. Zamiast długiego kikuta mamy elegancki mały kontroler, a za sprawą tzw. pływającej konsoli znalazł się dodatkowy schowek pod spodem. Sam środek daje bardzo przyjemne wrażenia. Miejsca jest tutaj więcej niż potrzeba. Spokojnie mieszczę się sam za sobą, a trasa w 4 osoby nie przysporzy problemów. Całość doprawiona jest miękkimi przeszyciami na desce rozdzielczej w pakiecie Signature, oczywiście w kolorze nadwozia, dostępnymi również w kolorze szarym. Dopłata? Zaledwie 400 zł, a zdecydowanie warto. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to dwie rzeczy. Tylna kanapa jest przesuwana, pasażerowie mają dwa gniazdka USB, jedno gniazdko 12-woltowe, wszystko pięknie, ładnie, ale gdzie jest podłokietnik? I druga rzecz, podparcie górnej części pleców w fotelach, przez co po 4 godzinach jazdy odczuwałem lekki dyskomfort, ale to już jest raczej kwestia indywidualna. Testowany egzemplarz to wersja TCE 130 EDC FAP. Już śpieszę z wyjaśnieniami. TCE 130, czyli benzynowe 1.33 z turbiną, rozwijające, a jakże, 130 koni mechanicznych i 240 Nm momentu obrotowego. EDC, czyli siedmiobiegowa dwusprzęgłowa skrzynia biegów i FAP, czyli filtr cząstek stałych. To ostatnie pominę, więc skupmy się na konkretach. Sam układ napędowy daje sobie radę w mieście, powyżej 90 km na godzinę nieco traci wigor, ale nie jest dramatycznie. Do wyprzedzania na drogach krajowych w zupełności wystarczy, tak jak i do żwawego poruszania się po mieście. W cenniku jest możliwość wybrania 155-konnego wariantu tego silnika za dopłatą zaledwie 2000 zł, więc namawiałbym do tego. Sama reakcja jednostki napędowej jest dość dobra po wkręceniu się na obroty, jednak zmuszenie siedmiobiegowej skrzyni EDC do redukcji wymaga wciśnięcia przez nas pedału gazu niemal do podłogi. Zmienia się to po włączeniu trybu sport, gdzie reakcja na gaz jest lepsza, a układ kierowniczy chodzi z nieco większym oporem.
Tutaj jednak skrzynia przejawia skłonności do przeciągania biegów do wysokich wartości obrotowych. Coś za coś. W zakrętach jest nieco po francusku i jedynie w trybie sportowego układu kierowniczego mamy jakieś nawet niezłe pojęcie o tym, co się dzieje z kołami. Inaczej jest w trybie normalnym, typowo miejskim. Nadwozie ze względu na swoją wysokość i stosunkowo krótki rozstaw osi ma jednak tendencję do lekkiego przechylania się w szybkich łukach. Zawieszenie jest również francuskie, komfortowe, dobrze znoszące wyboje, a 18-calowe felgi z profilem opony 55 pozwalają na bezstresowe używanie wyższych krawężników. Jeszcze z kronikarskiego obowiązku spalanie. 6,5 litra na autostradzie, 7 w mieście i 6 w dół poza miastem. Sensowne wartości jak na auto ważące 1400 kg z automatyczną skrzynią biegów. Ostatni segment, czyli ile to kosztuje. Podstawowa wersja Zen z małymi wirtualnymi zegarami i 7-calowym ekranem na środku, asystentem pasa ruchu, reflektorami full LED oraz manualną klimatyzacją kosztuje 68 400 zł ze 100-konnym silnikiem benzynowym 1.0. Opcjonalnie dostępna jest fabryczna instalacja gazowa za dopłatą 2000 zł. Testowana wersja Intense wymaga dopłaty 9000 zł, ale zyskujemy już pełny 7-calowy wyświetlacz przed kierowcą, nawigację, system bezkluczykowy, tylne czujniki parkowania, czy też automatyczną klimatyzację. Samochód z takim układem napędowym jak nasz to wydatek 93 400 zł, a po zaznaczeniu paru opcji m.in. takich jak aktywny tempomat, podgrzewanie kierownicy i szyby przedniej, bardzo przyzwoicie grające audio Bose, szyberdach oraz kamery 360o kiepskiej rozdzielczości, cena wzrośnie do 112 000. Przy czym niektóre ceny, jak widzicie, są bardzo przyzwoite, a co za tym idzie, łatwo jest doposażyć Captura w wiele ułatwiających życie dodatków za niewielką kwotę. Więc jak to jest z tym naszym pomarańczowym kapturkiem? Jako auto miejskie świetna propozycja. Jako auto w trasę i do dynamicznego przemieszczania się nie najgorsze, chociaż czasem można odczuć dyskomfort w trakcie szybszej jazdy autostradą czy poza miastem. W Polsce sukcesu dużego nie osiągnie za sprawą podejścia do zakupów na naszym rynku. Najczęściej nowe samochody kupowane są jako jedyne auto w rodzinie, a co za tym idzie, taka typowo miejska konstrukcja będzie pomijana na rzecz modelu Megane czy też Kadżara. A szkoda, bo na ulicach Captur zwraca uwagę swoim designem, a w środku rozpieszcza dobrym wyposażeniem i przyjazną obsługą. I nie, nie jesteśmy opłaceni przez markę Renault, ani też przez portal francuskie.pl. A co Wy sądzicie o drugiej, bardziej designerskiej odsłonie Renault Captura? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę pod nim oraz subskrybowania naszego kanału. Pomaga nam to w rozwoju. Ja się z Wami żegnam, dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.